Witam wszystkich gorąco na kanale Swayplay. Jak dobrze wiemy, świat Wiedźmina przepełniony jest mrocznymi tajemnicami i smutkiem w dużej mierze, na co napotykamy się praktycznie bez ustanku w czasie naszej rozgrywki. Dlatego dzisiaj zdecydowałam się Wam opowiedzieć parę wybranych przeze mnie historii, takich z dreszczykiem fajnych, raczej mało znanych mam nadzieję, ponieważ nie będę się skupiać ani na głównej linii fabularnej. Takie większe zadania poboczne też raczej sobie odpuszczę, no chociaż na pewno byłoby to ciekawe, ale nic nowatorskiego, wszyscy to raczej znają, tak więc raczej Gaunter o Dimm nie pojawi się w tym odcinku. Ale mogłem. Chciałbyś. Dobra, bez zbędnego gadania przejdźmy do filmu. Dobrze, na sam początek udamy się do Toussaint, a dokładnie do opuszczonej posiadłości Casteldacia, gdzie zostajemy zaatakowani przez upiornego rycerza. Wykrzykuje on słowa: zemsta będzie moja w tym życiu lub następnym. Po przeszukaniu zwłok w pobliżu mamy dostęp do notatek Raubitera, które rzucają nieco światło na sprawę. Coś jest nie tak. I tutaj jest napisane: ale od czasu tamtej przeklętej nocy wszystko się zmieniło. Codziennie śnił koszmar, w którym krok po kroku przeżywam tamte wydarzenia. Jakie wydarzenia, spytacie? Otóż twórca tej notatki był upadłym rycerzem w Hanzie niejakiego Cystusa. Zlecił on im zabójstwo Maximusa Macrinusa i jego rodziny. Koszmar, o jakim opowiada rabuś, dotyczy wieszania małego chłopca, który, cytuję, piszczał jak dziewczynka, czy chociażby nieznośnego zabawiania się żoną Maximusa, Lucin, na jego oczach. Rycerz próbował przekupić bandę, bo oszczędzili jego rodzinę, no ale na próżno. Gdy wszyscy byli już martwi, zajęli się Macrinusem, torturowali go, przypalali mu boki, obcięli uszy i otworzyli trzewia, a on, wyobraźcie sobie, przez całe męki nawet nie pisnął. Gdy miał już dokończyć żywota na tym samym drzewie co jego bliscy, obnażony i upokorzony, powiedział właśnie te same słowa, co upiór na początku, czyli zemsta będzie moja w tym życiu lub następnym. Po czym, jak w dobrym horrorze, nastąpiła zmiana pogody, zerwał się wicher i ciemne chmury. Cystus oczywiście był wielce szczęśliwy po usłyszeniu raportu z morderstwa i nawet nie był zły, że Hanza nie splądrowała posiadłości, co jest dziwne jak na rabusia. Wieści o bogactwach posiadłości Casteldacia szybko się jednak rozniosły po okolicy i kilku członków bandy zdecydowało się udać tam na rekonesans, zapewne po to, żeby wykraść te bogactwa, które tam pozostały, a wraz z nimi twórca notatki, który chyba liczył na odkupienie win i święty spokój, chowając szczątki zabitych. Jak już wiemy, nie udało mu się, bo leży martwy. To jednak nie koniec tej całej historii, ponieważ w pobliżu znajduje się zamek, w którym możemy rozbić Hanzę i spotykamy tam Cystusa. O mamo, jak ja się lubię ponapierdalać! Po ubiciu tego łachmaniarza możemy znaleźć jego pamiętnik, no i oczywiście dowiadujemy się jakby z drugiej strony, dlaczego została zasiana taka nienawiść między nimi. Poszło jak zwykle o kobietę, no i po prostu Cystus był zazdrosny swoją ukochaną, bo Maximus Nonius Macrinus smalił do nich olewki, czy jak to się tam mówi, no i rozegrał się między nimi pojedynek, w którym Maximus okazał się lepszym szermierzem i nie dość, że odciął palec Cystusowi, to jeszcze po wygranej darował mu życie zamiast go zabić i to oznaczało dla Cystusa ogromną pogardę. Z tego powodu też wyjechał z Toussaint na parę lat. Taki z niego zbója nawet nie poszedł sam załatwić tej sprawy, a to dlatego, że nie mógłby znieść widoku jego twarzy. Więc to jest jakby jego wyjaśnienie, dlaczego nasłał najemników. Co do samego Maximusa Noniusa Macrinusa, to ci, co oglądali film Gladiator, na pewno kojarzą, że głównym bohaterem tego filmu był Maximus Decimus Meridius, o ile tak to się czyta. I on również poprzysiągł zemstę mordercom za zabicie swojej rodziny, tak więc jest to takie małe nawiązanie. Zbrodnia i kara. Tak brzmi tytuł zadania, którego będzie dotyczyła treść tej historyjki. Takiej dosyć zagadkowej, powiedziałabym, ale to zobaczycie później. Zapewne większość z Was już po 5 latach od premiery wie, że w tej lokacji znajduje się mężczyzna przykuty do skały. Czy jest on prawdomówny, czy nie? No, musimy sami ocenić i dać mu kredyt zaufania lub nie i skazać go na powolną śmierć. Przecież każdy skazany zawsze mówi: to nie ja, ola Boga, robili mnie. Ale załóżmy, że mu wierzymy i w ten sposób dowiemy się dalszej historii w innej lokacji na Skellige. Ech, szkoda Grytera. Dobry chłop z niego był. Tak, A dlatego skurwysyna Jorga przykucie do skał to zbyt łagodna kara. Powinno się go ze skóry obedrzeć. Nie mówcie tak! Mój brat był dobry! Cicho, mała, nie wiesz co mówisz. Twój brat to był podły człowiek, zbrodniarz. Im szybciej o nim zapomnisz, tym lepiej. Co tu się stało? Mój brat! Przykuli go do skały. To przeze mnie! Dlaczego przez ciebie? No bo nie lubiłam tego wujka Grytera. Był gruby i śmierdział. Raz powiedziałam mojemu bratu. Jorg się wściekł i go zabił. A potem go złapali i przykuli do skały. Takie macie prawo. Morderca musi ponieść karę, nawet jeśli zabił, żeby ratować kogoś innego. Ale ja okłamałam Jorga. Wujek nic mi nie robił. Tylko śmierdział i go nie lubiłam. A teraz Jorg przez to umrze. Twojemu bratu nic nie jest, uwolniłem go. Pewnie niedługo cię znajdzie. Naprawdę? Dziękuję! Już nigdy nie będę kłamać, obiecuję! Tak więc, jak to kiedyś powiedział PewDiePie, kids are dumb. Kids are freaking stupid! What's up, gamers? Ta na przykład durna dziewczynka wpędziła do grobu swojego wujka, a także prawie brata. Gdyby nie Geralt, no to już dawno go nie byłoby na tym świecie. Kids are freaking stupid. Otóż jestem zmuszona wrócić do Toussaint po kolejną historię. To chyba dlatego, że na przykład weźmy takie wele, no brud, smród i ubóstwo, tak? I każda historia, która oczywiście nie jest wmieszana jakby w główną fabułę, no nie wyróżnia się zbyt mocno na tle tej całej biedoty i brzydactwa. Ale z Toussaint jest całkiem inaczej, bo to jest taka baśniowa kraina i te wszystkie mrożące w żyłach historie dają taki świetny kontrast do tego wszystkiego, że naprawdę jest o czym mówić. Okej, trochę się zagalopowałam z tymi moimi wywodami. Dobrze, przejdźmy już do samej historii. Jak widzicie, na drzewie wisi mężczyzna. Oczywiście ma on przy sobie pamiętnik, tak jak większość tych wszystkich trupków, które znajdujemy w całym świecie. No w każdym razie jego historia jest taka, że zakochał się w Charlotte Krajan. Dobrze mówię? Tak, dobrze. Charlotte Krajan była to miłość jego życia, niestety nieodwzajemniona i on starał się na różne sposoby zdobyć jej serce. Ona była chyba szlachcianką albo córką bogatego szlachcica, a on był biedny, więc tutaj był taki jakby mezalians i może po prostu on jej się nie podobał. W każdym razie zebrał wszystkie oszczędności i poszedł do Wiedźmy na Rysiej Górze, o której oczywiście wiemy z jednej z misji pobocznych. No i bo ona mu dała jakiś tam eliksir miłosny i powiedziała, że on ma jej to wlać do wina i jak ona to wypije, to się w nim od razu zakocha. A za resztę oszczędności kupił dla niej klejnoty, które miał zamiar jej wręczyć. Jak się zapewne domyślacie, coś musiało nie pójść zgodnie z planem, no bo facet wisi na drzewie, pomimo tego, że Charlotte zgodziła się z nim spotkać pod kapliczką. Jest jeszcze jedna ważna informacja. Ona powiedziała, że wyjdzie za niego za mąż tylko kiedy z tych klejnotów wyrośnie winna latorośl, czyli generalnie powiedziała mu, że no nic z tego. François, bo tak on się nazywał, nie wiem czy wspominałam, poczuł się oszukany przez wiedźmę, no bo oczywiście eliksir miłosny nie zadziałał. W każdym razie z pamiętnika Charlotte dowiadujemy się o całkiem innej jakby stronie tego całego ich romansu, bo ona wcale go nie kochała i nie chciała nigdy za niego wejść, bo kochała jakiegoś tam Alberta i tak naprawdę to z tych notatek wynika, że on ją trochę stalkował, ten François, i ona chciała mu pod tą kapliczką ostatecznie wyjaśnić sprawę, więc oczywiście upiła się tym winem, które miało zadziałać jak eliksir i zrobiła tą całą akcję z klejnotami. François tego nie zrozumiał, no i zaczęły się wtedy dziać dziwne rzeczy. Zerwała się burza, wiatr, zaczęły być wilki, no i w ten sposób zapewne zginęła Charlotte, zabita przez jakiegoś potwora czy przez klątwę, a jak wiadomo, François się po prostu zabił. Zapewne wielu z was wie, że w amfiteatrze w Toussaint straszy, ale ile osób tak naprawdę wczytało się w historię? Dlaczego tak się dzieje i dlaczego ta kobieta jest martwa? Co jej się przydarzyło? Przyjaciele jest pamiętnik, z którego dowiadujemy się, że starała się ona o miejsce w Imperialnej Akademii Dramatycznej i chciała zapewnić sobie miejsce w tejże szkole, odgrywając super trudną rolę niejakiej Elzy. Przerasta ją to, lekko mówiąc, i postanawia pójść do nawiedzonego amfiteatru i odegrać tą rolę dokładnie tak jak Elza, tak samo, z tym, że ona zginęła w czasie tego przedstawienia i inni, którzy chcieli ją naśladować, też. Dobry plan! Tak więc i nasza niezbyt bystra, niedoszła aktorka również ginie w czasie odgrywania tej sceny. No i tutaj po prostu mamy jakby powtórzyć te czynności, które one wykonywały. Pojawia się duch z amfiteatru, pokonujemy go. Fajną ciekawostką jest to, że na trybunach są jakby takie zjawy czy duchy, które przez cały czas nam kibicują. Właściwie to nie wiadomo komu kibicują, ale kibicują. Tak więc nie wiem, to są zjawy pewnie ludzi, którzy brali udział w tym przedstawieniu w tym oryginalnym przedstawieniu, gdy Elza zginęła, bo przecież doskonale już wiadomo, że ten upiór to ona. Okej, także przy trupie znajduje się kluczyk do skrytki. W skrytce, jak zwykle, zakurzony pamiętnik. Ja wiem, że tego jest teraz dużo, ale staram się tego nie czytać słowo, tylko jakoś opowiedzieć. Mam nadzieję, że ta forma jest bardziej przystępna. Nasza Elza przygotowuje się do roli swojego życia i wszystko byłoby okej, gdyby nie Anika, czyli jej chorobliwie zazdrosna koleżanka. Na pewno jest zazdrosna o to, że ona dostała główną rolę, a może są też jakieś inne powody, nie wiem. W każdym razie dziwnie się zachowuje, grzebie jej w rzeczach, patrzy się na nią też jakoś spod byka. Elza wyczuwa, że może jej coś grozić, skarży się reżyserowi, ale nikt nie reaguje i w ten sposób ginie ona na deskach teatru, odgrywając swoją rolę. Zapewne zostaje zabita przez Anikę. Co do samej sztuki, to jest ona o miłości, a raczej wielu miłościach kobiety do mężczyzny. Opisuje tam mężczyzn w różnym wieku, chłopców, mężów, raczej taki, że tak powiem, namiętnej aurze, więc zdecydowanie ten cały motyw zazdrości pasuje doskonale, wpisuje się w motyw tej sztuki. A na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że podobało wam się trochę coś innego niż ciekawostki. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, czy kontynuować tą serię mrocznych opowieści z Wiedźmina. Mam nadzieję, że za bardzo się nie baliście, ale to nie było jakieś super straszne, więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i do zobaczenia. Pa! A naszą księżną też przeleciałeś, Geralt? Śmierdzi ci z japy, koleś.